Albo wysączyć cały szpik. Jest. Sanko szpika. Potrzebuję więcej energii. No, co tam jest? Tu jest też jakieś przejście. Zobaczmy tu jeszcze. Ale stuna dostałem. Nie jestem jeszcze gotowa. Okej. Okay. Gitóweczkę, gitóweczkę. No, 120 zł chyba. No, jakoś tak. Albo stówkę, czy tam 110. Ale jak na level, to też damage całkiem, więc no, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No, dzisiaj już mi padł pierścionek. Padła obrączka. Pokesauruna. Że nie jest tak tragicznie na razie. Bardzo, bardzo dobrze dzień się zaczyna. Od dropu legend. Dobra, i teraz tak. W którą stronę my chcemy iść? Tu? Tak. Co tu jest? Dobra, coś tam uruchomiliśmy. Chodźmy na tą stronę. Co tu jest? To jest przejście dalej chyba. Jesteś wkurzona na dropa w tej grze? Nie dropnęła ci żadna kosa? Za to w chwilę różki. No, to jest właśnie takie trochę też chore. Też miałem problem ze sztyletami, żeby padały mi, albo generalnie z legendami, więc... Tak jest na sam początek, więc... 3 sztuki ci dropło? Nice, nice. Więc z tym dropem to tak... Różnie jest. Na przykład Jack mnie wkurzał, że co chwilę mu coś dropiło, nie? I co chwilę mi pingował, że coś mu dropnęło. Świnia jedna. Mówię, gdzie jest moje RNG streamerskie? Ty miecz nie amulet? Nice, nice. Właśnie się zastanawiam, czy... Dla mnie nie będzie też lepiej, żeby jeden miecz mieć. Czy to mi... To mi się bardziej nie opłaca. Czy jeden sztylet i jeden miecz, nie? Całkiem możliwe, że tak, nie? Chociażby dla tego bonusa z pasywki. Macie sekundę, zaraz wam pokażę, której. Dokładnie... Nie, to nie ta. Gdzie ona jest? Dokładnie z tej, nie?
Że zyskuję premię w zależności od rodzaju używanej broni. Sztylet, miecze, łuki i kusze. Nie wiem, że jak mam sztylet, no to mam 15% zwiększone obrażenia, gdy atakuję wobec będącego w pełni sił, a miecz daje mi stabilne 9% zawsze, nie? Więc no, tak by trochę wychodziło, nie? Masz dwa miecze, chodzi, wolę robić dagery. No, tylko że dagery są dla właśnie ten roga, nie? Bardziej, tak mi się daje, chociaż... Nie mam nic więcej napisane, że to jest limitowane dla roga, tylko jedynie są te umiejki legendarne, że dla roga, ale no... Być może jednak są. Ja na przykład mieczy mogę używać, nie? Więc sądzę, że... Nie wiem, barw albo coś, no to może używać dagerów też. Że aż tak mocno chyba tego nie zlimitowali. Musisz poszukać i wyjmować te aspekty, no. No ja też potrzebuję pewnych aspektów do mojego buildu. To wam zaraz pokażę. One są gdzieś tutaj w tych dungeonach. Musiałbym porobić je, ale trochę pociągniemy akcik. Ładnie się rozwaliło ciałko. I później sobie tam porobimy te dungi. Podkrywamy sobie, żeby aspekciki i tak dalej. One mi się przydadzą. Glutinka, tam znowu ciałko wypadło. A muszę odpowiedni klucz znaleźć. O kurde. Znowu to, dobra. O! Nie dam już rady zjeść więcej, a oni ciągle nas karmią owocami, miodem, chlebem i winem. Żeby później zajrzeć was. Spróbuję się opierać, ale siłą wpychają mi jedzenie do gardła. Wszystko mnie boli. Jedźcie, świnki, jedźcie. Tak. Jest pozamykane. Tu nie damy rady. Idziemy na drugą stronę. Nie. Czyli jednak musimy tu. O, dzień dobry. Nie jestem jeszcze gotowa. Do widzenia. Klucz do więzienia, nice, co tu mamy? No. Jesteś tu? Kto? Kto idzie? Ty... nie jesteś nim? Nie jesteś? I'm the Trineer. Odgłos sikania ucichł i pomyślałam, że teraz moja kolej. Przysłała mnie Zolaya. Ona... nadal tu jest? Wkrótce ją zobaczysz. Musimy przebić się przez targowisko. Znam inną drogę, bezpieczniejszą. Przez stare skrzydło więzienne lata temu po trzęsieniu ziemi zostało odcięte. Okej. Bardzo spoko. Że prowadzi. Kanibale. Skąd się wzięli? Stąd. Byli więźniami. Klanem bandytów. Przewodził im tyran Brol. Słyszałam strzępki rozmów o nadejściu nowej ery i człowieku, który ją zapoczątkuje. Eliaszu. To chyba on zamienił ich w potwory. Uwolnił ich. Zamienił ich w potwory. Dobrze. Oni stają się silniejsi, gdy nas zjadają. Nasze ciała.
Czy to nie cudowne? Nie, nie! Nie jestem jeszcze gotowa! Mogę zjeść więcej! Będę grubsza, smaczniejsza! Błagam! Pozwól mi zjeść jeszcze troszkę! Okej. Okay. Siema, siema, Rino. Jak tam, jak tam? Paluszku! Ludzkie gały! Gały je stworzą pasztet doskonały! Jasny gwint, ale tu schizy są. Jak tam, Rino? Kupiłeś też diabełkę? Grasz? Ta ściana przed nami. Kiedyś było tu wejście do starego skrzydła więziennego. Rada się przebić? Już dam. Legenda, nice, nice, nice. Co mi tutaj żygasz, kurde, kanał jeden? No. Tak, tylko masz trochę niższy level. Nice, nice, nice. Który akcik? Jeszcze tak dopytam. No, zobaczmy, co napadło w ogóle ciekawego. Ooo. Spoko. To spoko wygląda. Za każdym razem, gdy przebijający strzał... Przebijający strzał? Bym to zamienił, kurde, nie? Dobra, to jest jakiś potencjał moim zdaniem. Ale nie na teraz. Byśmy musieli przekuć go. Pierwszy. 19 level, to raczej za daleko nie można wejść. No, no, no. Znaczy... Wiesz, można też być over level w pierwszym akcie. I później to się skaluje. Jak grasz, żeby odkryć grę, no, 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 no. Znaczy, no ja tam porobiłem 36 pobocznych questów i stwierdziłem, dobra, fabułę robię, bo tego jest za dużo. Ponoć tych pobocznych questów jest ponad 200, więc... Po prostu będzie co robić. No. Dawaj golda, kurde. No, tu jest tank, tu jest tank.
Słyszałem, że poboczne questy lepiej zostawić na później, bo podobno jest wtedy lepszy drop. O! Tego ja akurat nie słyszałem, natomiast... te poboczne są trochę ciekawe nawet, bym powiedział. Można z niektórych się nieźle pośmiać, więc... no... Oła! To bolało. Dobra, pęknięcie w ścianie, ta już poszła i do widzenia, nie? O, level. 40. Udało się. Ręce nadal mi się trzęsą. Daj mi chwilę. No dałem ci chwilę i co? Dobra, co wiesz o Eliaszu? Widziałam go na królewskim dworze. Zjawił się niezapowiedziany. Zażądałby oddaną mu miasto. Nadzorcy oczywiście wysłali go do więzienia. Całą noc śmiali się z tego dziwaka. I już nigdy więcej się nie zaśmiali. Okej. Kim byli nadzorcy? Królewską krwią. Od pokoleń rządzili Gulranem. Byli zepsuci i okrutni, lecz to święci w porównaniu z Brolem. No słyszałem, że wczoraj właśnie padły serwery, nie? Jakoś ten koło północy, czy coś ten deseń, nie? I... 1149 minut oczekiwania. Dlaczego nie uciekłaś? Czekałam na Zolaję w długi weekend. Gdy zrozumiałam, że już nie przyjdzie, próbowałam uciec. Że ludzi grała właśnie wczoraj mi też. Te potwory mnie dopadły. Potwory ją dopadły. Zaczynamy? Tak. Gdzie ona jest? Gdzieś tam, nie? Gdzieś z tyłu jest. Ucisz tę kobyłę. Jesteś bezpieczny. Tutaj nic ci nie grozi. Zolaya! Ojuna! O! Wróciłaś do mnie! Czekałaś w ciągłym niebezpieczeństwie. O, ty uparta krowo. Oczywiście, że na ciebie czekałam. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Daj buzi. Cokolwiek, byle daleko stąd. Cóż, szczęście ci sprzyja. O, kto wie? A, Lorat przysłał te tutaj, aby cię odnalazła. Potrzebują dostać się do pałacu. Niedaleko stąd jest stary tunel. Wejście do niego znajduje się w pieczarach. Za wnęką oznaczoną krzyżem nadzorcy. Dwie szable złączone u rękojeści. Naciśnij lewą głownię, by je otworzyć. Pieczary. Mogło być gorzej. No mogło być. Dziękuję. Uważaj na siebie. Jazda! Wio! Lecimy. No to tak mogło być, nie? Wyłączyłem streama, to wyłączyłem serwery. Kupce. Nie ma grania. Zachowajmy to dla siebie. Dobra. Loracie? Wiesz, gdy się poznaliśmy, sądziłem, że więź z Lilith zaprowadzi cię w objęcia ciemności. Tak jak Eliasza. Ale może się myliłem, bo zrobiłaś tu wiele dobrego. Zobaczymy. Co? Jak ja zdolny do wszystkiego? Co ty gadasz? Tu święty jestem. No tu panie święty jestem. Heretyk. Się znalazł. Dobra, ale musimy się cofnąć do... miasta jakiegoś najlepiej. O, najlepiej tu. No, uważaj sobie tam, Magnum, uważaj sobie.
Jak masz czarną dupę, no to już nie moja wina, że się nie myjesz. Już nie jest mój problem, panie. Dobra. To na razie sobie zostawmy w ten sposób. Dobra. Czy my tu w ogóle coś takiego ciekawego mamy? To jest mnie znowu do zręczności. Kurde. No to nie wmawiaj innym, panie. Dobra. Właśnie, gdzie jest Gumin? Tu jest. Dobra. Co my tu mamy? Gdzie jest nasz? Tu jest nasz, na dole. My musimy iść tutaj. Odwiedź nasze stragany. Odwiedź nasze stragany. Ja chyba upadł, oczywiście, że tak. Not even death can stop me. Dobra. Magiczny. Dobra. Z tego resztę bym w sumie pylił. Posmakują twojej stali. Chyba, że mamy za mało materiału, zaraz zobaczymy. Tu mamy to. Nie wiem, tutaj to mamy. Mamy mało, czyli musimy zniszczyć. Dobra. Rzadkie. Destroy. No, kto tam wie, panie, kto tam wie, ja tam nie wnikam, nie? Czy ja mam, czy nie mam? Dobra, i teraz tak. To jest spoko, to by mi dało jakiegoś bonusa, spolek, tylko pytanie. Co ja mogę z tym dokładnie zrobić? Potrzebujesz czegoś błogosławionego? A może przeklętego? Nie, to nie jest to. Co ja tu chcę? To bym musiał z tego, no właśnie. Dawaj mi tu aspekt. Dobra, pięknie. Czekaj, a to ja tak? Ekwipunk. Pięknie. Nice. Zarąbiście. Dobra, teraz tak. Co my tu chcemy? My tutaj coś chcieliśmy. To mamy? Czy nie włóczono? To cyk. I teraz tak. O, tu jest coś do... Tak? Ojciec zawsze chciał zobaczyć targowiska Kedbardu. Szkoda, że tego nie dożył. A jak tam Lino Jacob żyje jeszcze? Ostatnio jak pisałem z nim to w BDO cisnął, a teraz go coś tak za bardzo nie widać. Ponownie.
Ale uważam, że ta maska jest całkiem spoko. O, to już też spoko. Dobrze, tu są budki. Co to są za ciche obiegi z Palestyny? Nice. Żyje nawet gra w D4? Damn! To nieźle, nieźle. Tylko, że... aha. Że nie ma aż tyle czasu wolnego. No, wiadomo. Tak to właśnie czasami bywa. Niestety. Nice. Tak to czasami bywa. Ale spoko, to dobrze. To dobrze. Czy żyje tam jeszcze? A, bo coś mu tam wysłałem, ale nie odpisał, także chyba rzadko wchodzi też na Discorda, albo włącza, żeby odczytać. Chciałem mu parę fajnych rzeczy dać do BDO, ale no. Dobra, teraz tak, gdzie ja chciałem? Ja chciałem tu, dobra. Nie wiem, czy nie bardziej mi się opłaca kupić kluczy. Nice. Właściwie tu przestał już grać w BDO, teraz D4, no. To nieźle. Dobrze, diabełek jednak nadal w serduszku. Jebełek nadal w serduszku i to chwała. To chwała mu. Kpyka ile wlezie. Tak, oczywiście. Tym bardziej, że teraz mamy diabełka bardziej mroczniejszego, więc tym bardziej. Jestem zadowolony. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Zastanawiałem się nad planami Eliasza, które z pomniejszych złych zamierza przywołać. To, co zrobił z Gulranem, Mefisto, jest wskazówką. Utopił miasto we krwi. Co oznacza, że jego celem musi być albo Duriel, albo Andariel. Jednak nie. Czym się różnią? Duriel żywi się fizycznym bólem. Andariel lubuje się w umysłowej i emocjonalnej udręce. Jeśli Eliasz zdoła przyzwać pomniejsze zło, nieważne które, kolejne miasta podzielą los Gulranu. Jedyna nadzieja w tym, że nie ukończy. Co obstawiacie? Duriel czy Andariel? Ja coś czuję, że to jednak będzie Andariel. Powrót do klasyka. Czy może jednak Duriel? Ojuna twierdziła, że wejście do tunelu jest w ukrytej wnęce. Andariel? Jednak mówisz? Zobaczymy. Ja też stawiam na Andariel, ale no mówię. Może gra zaskoczy nas. Coś nic nie ma, dobra. A czym grasz, Rino? Jaką klasą? Sork? Nekro? To mnie zaskoczyłeś. Nekro? Jak do tej pory oceniasz Nekro?
tu, 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 tu.